Reklamy niech lecą. Wiem, płacą za obejrzane. Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Nie spodziewałam się, że w tym filmie dźwięki miasta i dźwięki wiatru nagrają się tak głośno. Więc jeśli masz zamiar narzekać na to, że dźwięk jest kiepski, to po prostu nie oglądaj tego filmu. Dziękuję. Dzisiaj opowiem o bardzo takim, nie wiem jak to nazwać, mnie urzekł ten przykład zespołu Aspergera u 18-letniego chłopaka, który ma problem z diagnostyką, natomiast zrobił coś, co jest tak po prostu klasyczne i sztampowe, że to, że jest problem z diagnostyką, jest po prostu dowodem na rażący brak kompetencji osoby, która miała tę diagnostykę rozpocząć. Otóż pani psycholog, do której został skierowany, stwierdziła, że nie ma zespołu Aspergera, tylko zaburzenie osobowości, ponieważ porzucił swoje dawne zainteresowanie. Był to jeden z przedmiotów szkolnych. Będzie trochę głośno. Był to jeden z przedmiotów szkolnych i w momencie, w którym zmienił się nauczyciel, on przestał lubić ten przedmiot. To nie jest prawda, że ludzie z Aspergerem nie porzucają swoich zainteresowań. A już jeśli jest to przedmiot szkolny, to antypatyczny, zniechęcający nauczyciel może bardzo łatwo zniechęcić do tego przedmiotu. Ja tak miałam z matematyką. W podstawówce byłam z matematyki świetna. W liceum trafiłam na kobietę, której w ogóle nie rozumiałam, która sprawiała, że źle się czułam i zaczęłam być zagrożona z matematyki. Miałam tak z francuskim. Przez 3 lata miałam nauczycielkę, 2 nauczycielki, które były bardzo też nieprzyjemne, niesympatyczne, mówiły w taki jakiś obrzydliwy sposób, popełniały błędy językowe po polsku. Jedna tak gulgotała okropnie, że mnie po prostu brzydziła. I cały czas sobie nie radziłam z francuskim, po czym w 4 klasie miałam wspaniałą nauczycielkę, która sprawiała, że czułam się dobrze i zaczęłam mieć bardzo dobre oceny z francuskiego. Nauczyłam się 4 lat w 1 rok. Wiele zainteresowań już mi przeszło, dlatego że one są fiksacyjne i po prostu się wypalają. Nadal bardzo lubię lalki, ale nie mam już fiksacji na ich zbieranie. Nadal uwielbiam rękodzieło, ale czysto teoretycznie. Zaczęło mi przeszkadzać grzebanie się w akrylach. Zaczęłam brzydko robić rzeczy, chociaż kiedyś robiłam pięknie. No po prostu zdarza się. Robertowi też kamieniarstwo już przeszło. Ciężko oczekiwać od człowieka, który ma mózg po prostu taki, że on będzie się całe życie interesował jedną rzeczą. Bo no to jest ograniczenie. Jak on w ogóle trafił, ten chłopak, do tej pani psychologa? Otóż przez szkolnego pedagoga i przez szkolnego psychologa miał problemy w szkole. Specyficzne problemy. I w wyniku jakichś tam konfliktów z nauczycielami zażądał sporządzenia opinii, którą wam zaraz przeczytam. W tej opinii jest dopisek na końcu. Informacja została przygotowana na prośbę ucznia. To już jest bardzo aspergerowe. Chłopak zażądał opisu faktów dotyczącego jego zachowań. Opis faktów. Dlatego, że on się nie czuje winny, nie czuje się bezczelny i nie czuje, żeby zrobił coś złego. A więc takie żądanie, oczekiwanie obiektywnego opisu już jest cechą
charakteryzującą postrzeganie i moralność osób z zespołem Aspergera. Dlaczego? Dlatego, że nie odnosząc się do jakichś niezrozumiałych i nie wiadomo dlaczego obowiązujących zasad współżycia społecznego, nie nie mam spolegliwości, może tak to powiedzieć. Jesteśmy często uważani za bezczelnych, tym bardziej żądamy arbitralnych dowodów, arbitralnych ocen, arbitralnych opisów sytuacji. Po pierwsze, w ogóle żądamy dowodów, dlatego że nie przekonuje nas to, że tak się robi, tak ma być. Żadna ucieczka w się nas nie przekonuje, ponieważ mamy bardzo silne poczucie sprawiedliwości oraz logiczny sposób analizowania rzeczywistości. I tutaj takie rzeczy jak jesteś uczniem, więc nie fikaj, patrzysz się w prowokujący sposób, jesteś cyniczny, ani nas tak naprawdę nie dotyczą, bo nie są prawdą, tylko są kwestią interpretacji osób neurotypowych, interpretacji projekcyjnej. Więc to już jest niesprawiedliwość, że nam się zarzuca takie rzeczy. I sam fakt, że zarzuca nam to ktoś, kto jest ponoć wyżej w hierarchii społecznej, absolutnie nam nie wystarcza i nas nie przekonuje, bo to jest po prostu niesprawiedliwe, dlatego że w naszym postrzeganiu tego, co jest słuszne, a co nie, na autorytet to trzeba sobie zasłużyć. Podczas gdy w takiej empatii stadnej, empatii społecznej, ładzie społecznym określonym przez ludzi neurotypowych, których jest większość, sam fakt, że ktoś jest nauczycielem, a ty jesteś uczniem, już cię stawia niżej i bez pewnych praw. To ASPI są czarownicami, które były palone na stosie, to ASPI są buntownikami, to ASPI zmieniają świat. Dlaczego? Dlatego, że my pytamy, na jakiej podstawie ty to robisz, na jakiej podstawie ty tak twierdzisz, na jakiej podstawie niby tak ma być. Pokaż mi argument logiczny i sprawiedliwy, a mnie przekonasz. Tak, a tak, bo ja jestem nauczycielem, a tak, bo tak się robi, to nie jest żaden argument. To jest instynkt stadny, owczy pęd. To nie jest dla nas. My mamy mózgi szczególnie wyczulone na logiczność i sprawiedliwość. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Ale myślimy utylitarnie, jesteśmy bardzo zasadniczymi ludźmi. Nam się często na to zwraca uwagę, że jesteśmy strasznie zasadniczy, że jesteśmy czarno-biali. To nie jest prawda, że jesteśmy czarno-biali, że widzimy czarno-biało. My po prostu nie przymykamy oczu na pewne niesprawiedliwości, na pewne niespójności. Nie przymykamy oczu, bo tak robią wszyscy. Bo tak się robi. Jesteśmy bardzo dobrym narzędziem sprawiedliwości. Przy czym to dopominanie się o sprawiedliwość jeszcze w połączeniu z naszą inną ekspresją niż neurotypowych, mi się bardzo często, ludzie bardzo często zarzucają, że jestem agresywna. Ostatnio było, że moich filmów się nie da oglądać, bo ja mam chyba ADHD, bo moja ekspresja jest irytująca, bo moje wywody są chaotyczne, podczas gdy wiem, że one są bardzo uporządkowane i w ogóle nie są chaotyczne, tylko są skomplikowane i potrafię tej pajęczynie, o której mówię, poruszać się jak pająk, który ją zbudował.
to wszystko jest odbierane jako bezczelność, narcyzm, zbytnia pewność siebie, zadufanie. Nie ma czegoś takiego jak zbytnia pewność siebie. Jeśli wiesz, co mówisz, to wiesz, co mówisz. I żadnego Aspiego, który ma równo pod sufitem, to nie razi. To będzie raziło osoby neurotypowe, bo zasady są takie, w tym społeczeństwie szczególnie, ukształtowanym przez kulturę chrześcijańską, że mówienie o sobie dobrze, że czucie się ze sobą dobrze i bycie pewnym jest grzechem pychy. Nie uznajemy czegoś takiego jak grzech pychy. Albo wiem, co mówię, albo nie wiem, co mówię. W ogóle kategoria grzechu nie bardzo nas przekonuje. Dlatego, że w nauce, a my mamy bardzo naukowy, bardzo analityczny sposób patrzenia na rzeczywistość, nie ma czegoś takiego jak grzech. Halo? Robert, dzwonię do ciebie z Miotki. Z Miotki dzwonię. Chciałam ci powiedzieć, że cię kocham. Halo? Halo, ale ja mam nowy telefon. Miałfon Pluska. Pluska to jest ta nowa generacja. Bardzo puszyste są te telefony i mięciutkie dla ucha. To ja ciebie też kocham. Uczucia wyrażaj jasno. Grzechy są w sferach emocjonalnych, w sferach przeżyć, podczas gdy my pięknie dystansujemy się od przeżyć. Jeśli mamy zanalizować sytuację, to mimo że czujemy bardzo dużo emocji, bardzo przykrych, gdy spotyka nas niesprawiedliwość, to my nie oceniamy sytuacji egocentrycznie. Nie oceniamy sytuacji z takiego partykularnego punktu widzenia, tylko z obiektywnego. Dlatego jesteśmy ludźmi, którzy potrafią łatwo przeprosić. Przepraszam, popełniłem błąd. Masz rację, zrobiłem z siebie idiota. Dla nas to nie jest problem. Jeśli taka jest prawda, to dla nas nie jest to problem. Podczas gdy osoba neurotypowa musi dużo nad sobą pracować, żeby dojść do czegoś takiego. Większość osób neurotypowych, gdy mówi coś takiego, to jest to cyniczny, agresywny atak na rozmówca. U nas nie, u nas jest to szczerość. Odbierana przez większość właśnie jako cyniczny atak. Bardzo to jest przykre, bardzo niesprawiedliwe i przysparza nam bardzo wielu kłopotów. My zrobiliśmy coś podobnego jak mój rozmówca, tak? Jak mój korespondent w naszej sprawie sądowej. Żądaliśmy dowodów i rzetelnego przeprowadzenia śledztwa. Efekt jest taki, że wysłano nas na badania psychiatryczne, uznano za bezczelnych, agresywnych i grożących policji. I grożących prokuratorowi. Podczas gdy my się tylko pytaliśmy, dlaczego śledztwo jest przeprowadzone źle. Czyli dlaczego traktuje się nas niesprawiedliwie? My się pytaliśmy, dlaczego traktuje się nas niesprawiedliwie, a policjant mi odpowiadał, że on musi być sprawiedliwy i on nie stanie po mojej stronie. Na co ja nie każę panu stawać po mojej stronie, ja każę panu stanąć po stronie sprawiedliwości. Dlaczego nie przeprowadził pan śledztwa rzetelnie? Dlaczego, gdy na nagraniach lecą kurwy pod moim adresem, pan pisze, że jest to śpiew ptaków. A on mi, że jest to nękanie policjanta na służbie. Coś podobnego przeżył nasz młody. Teraz wam przeczytam.
Po raz pierwszy do pedagog szkolnej zgłosił się sam. Później skierowała go wychowawczyni z powodu licznych nieobecności. Kiedy rozmowa z pedagog przebiegała inaczej niż chciał, mówił, że oczekuje leczenia, a to nic nie daje. Inaczej niż chciał. To jest pierwszy dobry motyw. Projekcji robionej na aspergerowca. I z drugiej strony aspergerowych oczekiwań. Młody człowiek idzie do specjalisty ze swoim problemem. Tutaj było wspomniane depresja i brak motywacji do nauki. Który niedobry gówniarz, któremu się nie chce chodzić do szkoły, pójdzie do pedagoga szkolnego, żeby ten mu pomógł z brakiem motywacji do nauki? Żaden niedobry gówniarz tego nie zrobi. Nie. To zrobi tylko osoba, która jest tak świadoma i tak porządna, że wie, że brak motywacji do nauki jest problemem. I on idzie do tego pedagoga jako do autorytetu, do specjalisty, który powinien umieć mu pomóc. I jeśli czuje się przez tą osobę niezrozumiany, jeśli nie dostaje pomocy, to on tłumaczy, że on oczekuje leczenia, tak? Że on oczekuje tej pomocy. Dlaczego? Dlatego, że w jego świecie osoba, która pełni pewne stanowisko, pewną funkcję, wykonuje pewien zawód, jest od tego, żeby ten zawód realizować. Dla nas to jest oczywiste. Dlatego nie sięgamy po stanowiska ponad nasze kompetencje, podczas gdy ludzie neurotypowi niestety, ale robią to bardzo łatwo. Przykładem niech będzie polski rząd. I ta pedagog, która gdy nie potrafi pomóc, to pisze, że rozmowa nie przebiega tak, jak on by chciał. Czyli zrzuca na niego odpowiedzialność za to, że nie potrafi mu pomóc. Czyli za to, że jest kiepskim pedagogiem, że nie potrafi wykonywać swojego zawodu po prostu. A to nie jest wina tego młodego człowieka, że ta pani nie potrafi mu pomóc. On komunikuje jej, tak, że ta rozmowa nie przebiega w taki sposób, jaki powinna, bo on się czuje niezrozumiany, bo on się czuje zbagatelizowany, bo on nie otrzymuje pomocy, bo jemu to nie pomaga, więc on dalej drąży. Ale najprościej jest zrzucić winę na kogoś, kto jest pod tobą, czyli na ucznia, że to on jest bezczelny, że jest roszczeniowy. Rozmowa nie przebiega tak, jak on by chciał. I on wtedy mówi, że on oczekuje leczenia. W moim aspergerowym spojrzeniu na to, to jest jasne i czytelne. Koleś mówi babce, która jest odpowiedzialna za proces leczenia, wychowania, korekty, tak, rozwojowej, że on oczekuje od niej leczenia, tak, wychowawstwa, korekty rozwojowej. To jest po prostu tak oczywiste, że ja nie wiem, czego tutaj można nie zrozumieć. Przychodzę do fryzjera, oczekuję, że mi obetnie włosy. Przychodzę do lekarza, oczekuję, że mi wyleczy, tak, diagnozuje i wyleczy. Idę do pedagoga czy do psychologa szkolnego i oczekuję, że mi pomoże z moim problemem rozwojowym. I jeśli on mi nie umie pomóc, to czuję się zawiedziona. To zastanawiam się, co ta osoba robi na swoim stanowisku, tak? To chyba zrozumiałe, czy nie? Widzę, że ta osoba nie wie, co ma robić, więc jej mówię, oczekuję wykonania pani zawodu. Czyli oczekuję leczenia w tym wypadku, tak? Dlaczego to jest odebrane jako bezczelność? Przez taką stadną, empatyczną,
owczostadną projekcję. Bo dzieci i ryby głosu nie mają. Wszyscy to wiedzą, tak? Że dzieci i ryby głosu nie mają. Tylko ASPI tego nie wiedzą. Bo ASPI myślą sobie, że jak ktoś jest mądry i ma coś do powiedzenia, to powinien powiedzieć, nieważne czy ma 2 lata, czy 200. A dla neurotypowego nieważne, czy ty masz coś mądrego do powiedzenia, czy nie. Ważne, jaką funkcję pełnisz. Tym się różnimy. To jest ten brak empatii, o którym się mówi w naszym przypadku, bo my nie jesteśmy niewrażliwi na innych ludzi. My nie jesteśmy niewrażliwi na niesprawiedliwość, wręcz odwrotnie. My nie jesteśmy pozbawieni współczucia. To nie o to chodzi w zespole Aspergera i tym braku empatii. W tym naszym braku empatii chodzi o to, że my nie czujemy instynktownie hierarchii społecznej i żądamy, rozliczamy ludzi. Rozliczamy z tego, jak wypełniają swoje obowiązki. Gówniarz z Aspergerem rozlicza panią pedagog szkolną czy panią psycholog szkolną z tego, czy ona w ogóle potrafi i chce mu pomóc. I tyle. Tym się różni od neurotypowego, że neurotypowy raczej do takiej osoby w ogóle nie pójdzie. A już na pewno nie rozmawiać o swoich problemach. A już na pewno nie o swoich problemach z motywacją do nauki. A jeśli poczuje się niezrozumiany, to nie będzie dalej tłumaczył tej osobie, czego oczekuje, czego potrzebuje, nie będzie. Bo będzie dla niego oczywiste, że ta osoba po prostu pełni wygodną funkcję i ma go w dupie. Podczas gdy dzieciak z Aspergerem będzie przekonywał, przypominał i przywoływał do porządku. I to nie jest buta, i to nie jest pycha, i to nie jest bezczelność, i to nie jest rozpuszczenie. To są inne wartości. Inne wartości niż pokorne ciele dwie matki z się. Inne wartości niż pycha jest grzechem. Niż grzeczne dziewczynki mówią źle o sobie. Nasze wartości to prawo i sprawiedliwość, które nie mają nic wspólnego z PiS-em. Logika, rzeczowość, prawda, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Podczas gdy w takim właśnie ogólnym społecznym pojęciu rozliczanie kogokolwiek jest bezczelnością. Bardzo to przykre. Mówił wprost o swoich odczuciach, często mało dyplomatycznie. Czyli nie uzyskał od pedagoga szkolnego pomocy. Mówił, że oczekuje leczenia. I nadal nie uzyskał pomocy. Więc zaczął mówić o swoich odczuciach wprost. Nie wiem, co to były za słowa, mogę się domyślić. Że pani go nie rozumie, że pani go nie słucha pewnie. Że to pani nie dociera? Jest tu jakaś nieprawda? Nie. Mówił wprost o swoich odczuciach, często mało dyplomatycznie. Monkey said to man, I want your fireman. Said to monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey said when his world came tumbling. Monkey said to man, I want your fireman. Said to monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey spoke when his word came tumbling down. Here comes the monkey, and monkey speaks his mind. Oh, here comes the monkey.
peace is mine. And this was all that monkey spoke when his world came tumbling down. La vie dans la jungle, c'est quand même bien sympa. Czyli poszedł do pomoc do specjalisty od głowy, bo taką osobą jest pedagog, i mało dyplomatycznie do niej mówił. Czyli czego ona oczekiwała? Znowu tej empatii społecznej, czyli że on jej będzie wchodził a on tymczasem mało dyplomatycznie mówił wprost, co czuje. Ciekawe po co? W naszym aspergerowym świecie mówi się takie rzeczy po to, żeby zostać zrozumiany. Jeśli więc mówi się do specjalisty od głowy, to tym bardziej mówi się to po to, żeby zostać zrozumianym. Jeśli mówi się to do specjalisty, który nie wypełnia swoich funkcji, to mówi się to po to, żeby zostać zrozumianym, żeby dotarło. Jeśli mówi się do kogokolwiek w sposób mało dyplomatyczny, to mówi się po prostu najbardziej wprost, jak się potrafi, bo my staramy się komunikować najbardziej wprost, jak się da. Bez aluzji, bez ściem, bez owijania w bawełnę, szukamy prawdziwego porozumienia. Dlatego, że dla nas prawda jest ważniejsza niż to, żeby było miło. Sami potrafimy prawdę o sobie, bardzo bolesną, bardzo dobrze przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że to nam pozwala korygować błędy i stawać się coraz lepszymi ludźmi. Taki mamy świat. Takie mamy wartości. Nie wiem, skąd to się wzięło w nas. Ale dopóki osoba z Aspergerem nie ma zaburzenia osobowości, bo wtedy to już jest czub. To już jest naprawdę niebezpieczny czub. Geniusz zła. To jest to geniusz dobra. Uczciwości, otwartości. Chcemy komunikatów wprost, bo nie chcemy się domyślać, bo my się nie bardzo potrafimy domyślać, o co komuś chodzi. Nie lubimy niejasnych sytuacji, nie lubimy niepewności. I nie chcielibyśmy też komuś tego robić. Stąd, cytując panią pedagog, mówimy wprost o swoich uczuciach, często mało dyplomatycznie. Nie wiemy, czemu miałaby służyć dyplomacja. Bo na pewno nie porozumieniu. Dyplomacja służy ego. Podczas gdy my potrafimy się od swojego ego całkowicie oddzielić. Całkowicie. I tego oczekujemy od osób, które są niby jakimiś autorytetami, że oni swoje ego odsuwają od tego, czym się zajmują, oddzielają od swojej odpowiedzialności. Dlatego potrafimy powiedzieć lekarzowi, że się pomylił w diagnozie, że się nie zna, że nie ma racji. Potrafimy to powiedzieć sędziemu, prokuratorowi, nauczycielowi, obojętne każdemu, kto odpowiedzialność i ego miesza ze sobą, bo to jest sprzeczne, to jest szkodliwe, to jest niebezpieczne, tym się krzywdzi ludzi, tym w ten sposób się dopuszcza do robienia bardachy w zakresie swojej odpowiedzialności. My na to nie idziemy, my nie chcemy takiego świata. Ludzie mnie często mają za osobę bardzo przemądrzałą, która po prostu ma zdań na każdy temat i się wymądrza. Dlaczego? Dlatego, że ja jak nie mam o czymś pojęcia, ja w ogóle się nie wypowiadam, ale w ogóle. W ogóle. Wypowiadam się tylko i wyłącznie o rzeczach, o których wiem na pewno, że mam porządne pojęcie. W związku z czym ciężko mnie złapać na dywagacjach,
na... na gadaniu w sposób ujawniający moją niepewność. Ale łatwo jest trafić na mnie zadającą pytania. Ale nie na kanale przecież. Bo nie będę prowadziła kanału z pytaniami. Bo ja w swoim zawodzie, to jak mam pytania, to szukam literatury i szukam innych specjalistów, którzy mnie nakierują, powiedzą, podpowiedzą, pokażą, tak? A nie, nie będę siedziała na kanale i mówiła, słuchajcie, co wy sądzicie o tym, co to jest borderline, zapraszam do dyskusji. Każdy ma prawo do swojego zdania. Nie, w nauce nie ma każdy prawo do swojego zdania. Posługuję się nie tym, co mi się wydaje, tylko tym, czego się na pewno dowiedziałam od innych specjalistów i to przekazuję dalej. Dokonałam pewnej fuzji antropologicznej, jakiejś, nie wiem, egzystencjalnej. Wszystkiego, czego się dowiedziałam o życiu. Psychologii, psychiatrii, pedagogiki, filozofii, fizyki, etyki, socjologii, antropologii. I mam jakiś swój światopogląd, który tutaj też wam przekazuję. Ale skąd on się wziął? Z rzetelnej wiedzy. A tak poza tym, to jak się na czymś nie znam, to się nie wypowiadam. Dlatego sprawiam wrażenie osoby tak cholernie przemądrzałej. Pedagog zauważyła, że miał problemy z wychwyceniem i rozumieniem żartów, aluzji lub prowokacji. Czyli typowy zespół Aspergera, tak? Ja nie po to idę do specjalisty, do pedagoga, żeby on mnie prowokował do czegoś, żeby on sobie ze mnie żartował. Ja idę porozmawiać o problemie. Ja nie po to w ogóle wchodzę w relacje z drugim człowiekiem, czy to prywatną, czy jakąś profesjonalną, by grać w gierki. Jak chcę grać w gry, to ja sobie włączam Sogesadę. Sogesadę. A nie gramy w jakieś gierki między sobą, to jest obciążające, to jest niepotrzebne, to jest zbędne, to jest zaprzeczenie prawdziwej relacji. A przypominam, że nasze wartości i nasze w ogóle jakby istnienie w świecie społecznym, czy w ogóle istnienie w świecie, to jest istnienie stawiające na prawdę. A prowokacja, czy żart w relacji międzyludzkiej dotyczącej problemów rozwojowych, osobistych, to nie jest miejsce na żarty. Ta relacja służy temu, żeby rozwiązać chłopaka problem z depresją i brakiem motywacji. A nie, żeby z nim pogrywać w coś, w prowokację. Po co się go prowokuje, przepraszam, w tej sytuacji? Nie dziwne, że ma problem ze zrozumieniem tego. W czasie jednej z rozmów, próbując ustalić z uczniem, jakie ma korzyści z chodzenia do szkoły, pedagog powiedziała, że może w takim razie nie ma sensu chodzić do szkoły. On oburzył się na te słowa. Odebrał to dosłownie jako namawianie go do rezygnacji ze szkoły. W trakcie rozmowy o odbieraniu telefonów od członków rodziny pedagog zapytała, co by się stało, gdyby nie odebrał telefonu. On zdenerwował się i powiedział, że pedagog namawia go do złego. Takie sytuacje zdarzały się wielokrotnie. Najprawdopodobniej poczuł się potraktowany niepoważnie. On chce rozwiązać problem, a ona mówi, może nie chodzi do szkoły. A on przychodzi z tym, że on chce chodzić do szkoły, a nie może znaleźć w sobie motywacji. On o zupie, a ona o czymś innym. Ona jest od tego, żeby mu pomóc rozwiązać problem. A nie żeby gadać bzdury.
że może nie warto chodzić do szkoły. On też nie czyta jej w myślach. Tak naprawdę to nikt nie czyta w myślach. Natomiast ludziom neurotypowym cholernie się wydaje, że oni czytają w myślach. Więc projekcja za projekcją po prostu lecą. I on pewnie powinien zrozumieć, że ona go teraz prowokuje, żeby on doszedł do wniosku paradoksalnego. A on nie poszedł grać w grę, tylko poszedł rozwiązać swój problem. W trakcie rozmów często milczał, patrząc nienaturalnie długo w oczy. Co oczywiście jest odbierane jako prowokacja, prawda? Jako agresja. Znam to bardzo dobrze. Wielu z nas zna to bardzo dobrze. Nawet najsłodszy na świecie i najmilszy chrupek usłyszał od nauczycielki, że patrzy się, jakby chciał ją zabić. Ja też to wielokrotnie usłyszałam. Albo jest problem, że nie utrzymujesz kontaktu wzrokowego i kłamiesz, albo jest problem, że utrzymujesz agresywny kontakt wzrokowy. A ja po prostu, tak jak i mój korespondent, zapytany o to, powiedział, że zastanawia się nad tym, co zostało powiedziane. I to jest szczera odpowiedź. Skupiam się na moim rozmówcy, zastanawiam się. Słuchałam go i wzrok mi tam został i tyle. I nie ma co tu się doszukiwać. Prowokacji, bezczelności, arogancji. To są projekcje na nas, bardzo krzywdzące. Ten chłopak wymusił na szkole, by to spisali. Dlaczego? Dlatego, że oni uważają, że to jest lista jego przewin. On natomiast wie, że nie zrobił nic złego, co więcej, został potraktowany niesprawiedliwie, zrobiono mu po prostu krzywdę. Projekcjami, brakiem pomocy, niepotraktowaniem go poważnie. Traktowaniem go jak kogoś, kto sobie z nimi w coś pogrywa. Kto jest bezczelny. Kto sobie z nich kpi. To są ich problemy ze sobą. I spisał to on jako dowód swojej niewinności, oni jako dowód jego winy. Po co? Po to, żeby mieć dowód dalej. Gdy będziesz szukał dalej odpowiedzi na swoje problemy. Może u psychologa, może tu, może tam, może u nas. Nie wiem, może kiedyś u kuratora. Może w innej szkole. Może u kogokolwiek, kto będzie go oceniał. Bo to jest arbitralny dowód na to, że on wie, że jest niewinny. Na to, że zrobiono mu krzywdę. W tym piśmie, w moim odczuciu, jest to jasno przyznane. Że oceniono go kompletnie od rzeczy i bez sensu. Że nie udzielono mu pomocy. Kochanie, i z takimi problemami my się borykamy wszędzie. W szkołach, w pracach. Ja i Robert w sądzie, w prokuraturze. U wielu lekarzy. Również tych, których ego miesza się z obowiązkiem. I to właściwie tyle.
podczas wizyty Roberta. Nie wiem, jak to podsumować, nie wiem, co więcej dodać, więc po prostu to skończę. Dziękuję. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę złotych 90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj. Po lewej stronie zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila. Lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na funnymoney i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem funnymoney 5 zł, za co ci serdecznie dziękujemy.